Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy naszą piątą debatę główną 17. edycji Festiwalu Nauki. Dzisiaj tematy ekonomiczno-społeczne. Porównanie jakby sposobu widzenia Europejczyków i sposobu widzenia w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tytuł Państwo widzieli. A debatę będą prowadzić najpierw między sobą, a później z Państwem profesor Jerzy Wilkin z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr Andrzej Kondratowicz. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę po kilkuletniej przerwie wystąpić na Festiwalu Nauki, bo już brałem udział we wcześniejszych edycjach tej znakomitej inicjatywy i imprezy popularno-naukowej. Doceniam znaczenie tych spotkań i tych imprez, które się w ramach Festiwalu Nauki odbywają. Proszę Państwa, kilka słów o nas tutaj, bo to dobrze jest wiedzieć, kto Państwu będzie prezentował różne poglądy i jakie mają doświadczenie zawodowe. Z Uniwersytetem Warszawskim, na terenie którego się znajdujemy, jestem związany tak silnie przez 48 lat. Najpierw 5 lat jako student, a potem 43 lata jako pracownik naukowy tej uczelni. No i od mniej więcej 20 lat jako profesor tytularny tejże uczelni. Jestem ekonomistą, ale o takich zainteresowaniach także z pogranicza ekonomii, socjologii, trochę filozofii, historii. Także między innymi ten temat wynika z moich zainteresowań i doświadczeń. Motyw czy wątek amerykański jest dla mnie też szczególnie ważny. Mianowicie na początku lat 90. miałem przyjemność być dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także tworzyłem pierwsze w Polsce jako dyrektor i jako człowiek tam zaangażowany studia amerykanistyczne, American Studies. To były pierwsze studia tego typu w Polsce i chyba w tej części Europy, z tego co mi wiadomo. Także mamy z kolegą doświadczenie amerykańskie w tym sensie, że spędziliśmy kilka lat i dr Kondratowicz, ja w Stanach Zjednoczonych, pracując na różnych uczelniach, ale przyglądając się temu społeczeństwu w różny sposób. Także znamy od strony właśnie jako uczestniczący w różnych procesach zachodzących w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście żyjemy w Polsce, żyjemy w Europie, jest nam bardzo bliskie to, co się dzieje właśnie w Unii Europejskiej. Stąd zaproponowaliśmy taki ważny temat, mianowicie jak to, co się nazywa amerykańskie marzenie, czy American Dream, termin, który został w latach 30. ubiegłego wieku zaproponowany, za którym się kryje pewna wizja kraju, społeczeństwa, perspektyw rozwoju. Dream się marzy, przepraszam, tłumaczy różnie jako marzenie, jako sen, jako taka wizja także. I to jest właśnie to. Ukształtował się amerykański wzorzec, amerykańskie marzenie, które jest aktualne, potężne, ma dużą siłę oddziaływania. Od pewnego czasu mówi się także o czymś przeciwstawnym, czyli o europejskim marzeniu. Czyli to, co się nazywa European Dream. Jest czymś charakterystycznym, że książkę pod tym tytułem napisał Amerykanin, Jeremy Rifkin. W roku 2004 została opublikowana duża książka pod tym tytułem, gdzie Amerykanin mówi o tym, że przyszłość należy nie do amerykańskiego marzenia, tylko do europejskiego. Ja się akurat z tym zgadzam. Ja uważam, że jest wiele, wiele atutów po tej stronie oceanu. Tu właśnie, gdzie żyjemy w Europie, chociaż no, wiele rzeczy się tutaj dzieje niepokojących, czasami denerwujących, niejasnych, ale o tym będziemy oczywiście mówić. Proszę Państwa, temat, w którym jest marzenie, no, rzadko kiedy jest poruszany przez ekonomistów.
Natomiast uważamy, że marzenie jest potrzebne, tak jak potrzebna jest wizja, jak pewien wzorzec, coś, co chcemy osiągnąć, do czego chcemy dążyć. Akurat temat jest, okazuje się, gorący. Nawet kiedy tu z panem profesorem Gellerem dyskutowaliśmy o tematach ewentualnie do dyskusji, no, zaproponowałem ten temat, to było chyba z pół roku temu. Proszę zauważyć, że temat jest bardzo szeroko dyskutowany. Mógłbym przytoczyć wiele, ale z dzisiejszego dnia. Jak otwieram gazetę dzisiejszą, to mogę i przytoczę państwu dwie opinie, które są bardzo takie charakterystyczne i które mówią o tym, co, dlaczego to jest takie ważne. Już, bo to jest temat taki, powiedziałbym, aktualny w związku z tym. Mianowicie dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a więc instytucji, która śledzi różne międzynarodowe zjawiska i prowadzi pewne porównania, Marcin Zaborowski w dzisiejszej gazecie wyborczej w takiej wypowiedzi czy artykule pod tytułem Koniec amerykańskiego snu, czyli koniec American Dream, ale z punktu widzenia Polski, interesów Polski, polskich poglądów, spojrzeń, on powiada tak. Uziemione lotowskie dreamlinery są dziś najlepszą metaforą oddającą stan relacji polsko-amerykańskich. Mamy flotę pięknych i nowoczesnych samolotów, jednak nie da się nimi nigdzie polecieć, bo mechanicy ciągle odgrywają nowe usterki. Dla niego jest to pewna metafora, pewien problem, ale kończy taką uwagą. Z jednego z najbardziej proamerykańskich krajów w Europie staliśmy się jednym z najbardziej sceptycznych, nawet bardziej niż tradycyjnie powściągliwi Francuzi. Proszę zauważyć, że w Polsce ten wzorzec amerykański, tego sukcesu, kariery, szans, był niezwykle popularny. Jeden z najbardziej popularnych przypadków w Europie. I drugi, też z dzisiejszego dnia relacja, jak państwo wiecie, kończy się tak zwane Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, które właśnie poświęciło główną uwagę tym problemom, jaka ma być Europa, jakie są szanse, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej. Padały różne głosy, ale generalnie wczoraj występował między innymi Janusz Lewandowski, który mówił, pokazywał, jak gospodarka amerykańska, jak pewne zjawiska się kształtują na tle Stanów Zjednoczonych i świata. I podkreślił, że Europa wytwarza, Unia Europejska, 1/4 produktu krajowego brutto. Produkt krajowy brutto wytwarzany przez Unię Europejską jest większy o kilkanaście procent niż produkt krajowy Stanów Zjednoczonych. Czyli jako Unia jesteśmy potęgą gospodarczą numer jeden na świecie. O czym nie zawsze pamiętamy, ale jesteśmy potęgą także w innych przekrojach. Na przykład mamy znacznie większy udział, ja myślę tu o Unii Europejskiej, w eksporcie światowym. Unia Europejska jest znacznie bardziej empatyczna niż Stany Zjednoczone. Bardziej pomaga krajom słabo rozwiniętym i pomaga swoim współobywatelom. Otóż, proszę państwa, to Janusz Lewandowski przytoczył, że połowa wydatków socjalnych, tych wydatków, które publiczne, które przeznaczane są na pomoc różnego rodzaju, wsparcie socjalne, jest realizowana w Europie. Połowa światowego wsparcia. Czyli to pokazuje troszeczkę inny sposób patrzenia na świat, na własnych obywateli, na rozwój i tego typu sprawy. I na koniec w deklaracji sopockiej, co warto przytoczyć, bo to trochę mówi o przyszłości europejskiego marzenia, znalazły się trzy takie punkty. Dbałość o trwałość wielkiego europejskiego projektu, stabilność demokracji, instytucji i budowanie zaufania między mieszkańcami Europy. Drugi to jest konkurencyjna i innowacyjna europejska gospodarka w zglobalizowanym, wielobiegunowym świecie. I trzecie, mówię to szczególnie mocno w tej
sali i tu, gdzie się kształci młodych ludzi przede wszystkim. Dbałość o przyszłość i inwestowanie w młode pokolenie Europejczyków. To były te trzy punkty, które mają być takim elementem jednoczącym pewne działania w przyszłości, jeśli chodzi o rozwój Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to na zasadzie takiego trochę tła i wstępu. Za chwilę chciałbym, żebyśmy przedstawili Państwu najważniejsze różnice między tym, bo nie zawsze uświadamiamy sobie, co się kryje za tym wzorcem amerykańskim, a co się kryje za wzorcem europejskim. Czyli gdybyśmy mieli podać taką definicję, co to jest ten American Dream, a co to jest European Dream, to wcale nie jest to takie oczywiste, ale może teraz oddam głos mojemu koledze. Bardzo dziękuję. No ja też flirtowałem z Ameryką, nie aż tak mocno jak Jerzy Wilkin, bo nie byłem dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich, ale za to skorzystałem inaczej, bo ten ośrodek kiedyś wysłał mnie do Stanów. Miałem przyjemność spędzić stan wojenny Polski w Ameryce. Ale wróciłem, jak widać, więc to też świadczy o moim stosunku do tej, no, do Europy i do Stanów pewno. I pewno chcielibyśmy też trochę porozmawiać z Państwem na te tematy, nie takie bardzo teoretyczne, jaki jest ten model, jak można te różnice wypunktować, jakie one były kiedyś, jakie dzisiaj, ale też może trochę spojrzeć, może to Państwa zainteresuje z punktu widzenia ludzi mieszkających tu i tam. Czy rzeczywiście ta Unia, tak jak mówi Jurek, jest taka bardzo pomocna, i w jaki sposób, a czy Stany są takie niepomocne i takie ostre, czy też być może można znaleźć tam też inne formy pomocy dla obywateli, w cudzysłowie bym powiedział pomocy. Czyli dla mnie to jest pytanie, czy Unię można widzieć jako matkę, taką dobrą, opiekującą się, ale raczej troskliwą i pomagającą, a Stany jako ojca, któremu też zależy na tych swoich dzieciach, tylko w trochę inny sposób do tego podchodzi i czasem skarci, jest jakaś dyscyplina większa i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są stereotypy, ale między innymi właśnie mamy mówić o tych stereotypach, czy być może taki model widzenia Europy i Stanów może jest prawdziwy. Teraz ja też jestem ekonomistą, tak jak Jurek, także tutaj mamy dwóch ekonomistów. Zajmuję się z jednej strony makroekonomią, z drugiej strony rzeczywiście instytucjonalizmem, a z trzeciej strony zajmuję się też wolnością gospodarczą i mierzeniem tej wolności gospodarczej. Jak się mierzy wolność gospodarczą, to przy okazji można spróbować zmierzyć kilka innych rzeczy obok niej występujących, tak jak demokracja na przykład, chociaż niektórzy pewno by się bardzo nie zgadzali z tym, że w ogóle da się takie pojęcia mierzyć. Ale robię to. Więc jeśli chodzi o uczenie, to też miałem od czasu do czasu różne flirty z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich. Tam spotykałem się ze studentami, których Jurek kiedyś tam nabrał wiele lat temu, a ja potem poduczałem. I teraz muszę powiedzieć, że od 1 października wracam zresztą do Ośrodka Studiów Amerykańskich, także na stare śmieci można powiedzieć. Czyli dodatkowo przez te 3 lata w Stanach się tak trochę jako student programu doktorskiego, biedny polski student, poobcierałem o tych Stanach w różnych dziwnych miejscach, a i na stacji benzynowej popracowałem sobie trochę i poobserwowałem, jak ci ludzie właśnie żyją, ile to etatów mają, to trochę tak jak w Polsce kiedyś. No zwykle nie jeden, żeby przeżyć dobrze w Stanach, to taki prosty człowiek jednak zasuwa strasznie. No ale jednak w sumie Amerykanie, wydaje się, są patriotyczni na taki nawet trochę starodawny, na trochę polski sposób, jak się wydaje. Czyli ta ostrość Ameryki jako ojca według mnie jest generalnie postrzegana jako przez samych Amerykanów jako coś pozytywnego w długim okresie czasu. No ale czy tak jest, to my sobie podyskutujemy. Państwo nam oczywiście też swoje myśli potem przekażą. To tyle. Ja rozumiem też, żeśmy z Jurkiem umówili się w ten sposób, że on będzie tym liderem i wypowiadał różne mądre rzeczy, a ja będę trochę takim adwokatem diabła, przy czym ten diabeł to będzie ten amerykański diabeł,
Ja nie jestem przekonany oczywiście o jakiejś bezwzględnej wyższości Ameryki nad Europą, nie zupełnie, ale takie role trochę żeśmy sobie przypisali, żeby ta dyskusja miała trochę ostrzejsze kanty, bym powiedział, i może była ciekawsza. Nie wiem, czy nam się to uda. Proszę Państwa, w roku 1978 znany dziennikarz polski Stefan Bratkowski napisał książkę pod tytułem Oddalający się kontynent. To jest książka o Ameryce. Przypominam, rok 78 i próbował odpowiedzieć na pytanie, jedno z pytań, które myśmy sformułowali w tych hasłach naszej dyskusji. Mianowicie, czy obserwujemy coś w rodzaju konwergencji tych modeli, systemów amerykańskiego i nazwijmy to europejskiego, jeśli można mówić, ale takim powiedzmy kształtującym się, zwłaszcza w ramach wspólnoty europejskiej. I on w tej książce wyraził następującą myśl. Ameryka jest nie tyle 15 lat przed Europą, ile 150 lat w bok. I to jest ciekawe spostrzeżenie, które mówi trochę, że ta Ameryka, nie powiem, że dryfuje, ale ona rozwija się w trochę innym kierunku niż poszła Europa i Unia Europejska. Natomiast jest wiele elementów zbieżnych, czyli jest pewne pole konwergencji, gdzie te różne sprawy się upodobniają. Ale proszę Państwa, zgodnie z obietnicą, kilka słów o tych dwóch modelach, tak na zasadzie takiego zestawienia dość prostego. Gdybyśmy spróbowali odtworzyć, co się kryje za tym American Dream, modelem amerykańskim, czy takim wzorcem społeczno-ekonomiczno-kulturowym Ameryki, to można wyodrębnić następujące cechy. Po pierwsze, niezwykła waga indywidualizmu. To jest kraj ludzi, którzy sobie zawsze mówią, musisz poradzić sobie sam. Ale powinny być stworzone warunki do tego, żebyś mógł realizować swoje cele. Tak jak Jefferson mówił, każdy ma prawo dążenia do szczęścia. Prowadził to zresztą do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważną, czasami zapominaną przez Europejczyków cechą, to jest kraj bardzo religijny. Amerykanie są znacznie bardziej religijni niż Europejczycy. Badania sprzed kilkunastu lat, może nie najnowsze, ale pokazują, że odsetek Amerykanów wchodzących do kościoła i uprawiających praktyki religijne jest mniej więcej dwa razy wyższy niż w Europie. Europa się staje coraz bardziej laicka, natomiast Ameryka trwa przy wysokiej religijności. Kolejna cecha to jest wolność osobista i gospodarcza, bardzo silnie eksponowana, ale to jest to, co podkreśla wielu badaczy, to jest tak zwana negatywna koncepcja wolności. To znaczy to jest na przykład wolność taka, że wolność od tego, że na przykład państwo ci nakazuje, kieruje i tak dalej, ktoś ciebie zniewala, jesteś wolny od ograniczeń różnego rodzaju. Między innymi także dlatego Amerykanie się tak bardzo bronią przez rozbudowaną rolą państwa, żeby to państwo się nie wtrącało w ich sprawy. Czyli krótko mówiąc, rola państwa jest tam ograniczona. Na przykład Amerykanie uznali, że nie ma potrzeby, żeby było na przykład Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, tak jak we wszystkich w zasadzie krajach europejskich jest coś takiego, czy przynajmniej odpowiednik taki, albo Ministerstwo Kultury. Nie ma w Stanach Ministerstwa Kultury. I to funkcjonuje. To jest zupełnie inne podejście. To jest, proszę Państwa, też ograniczone zabezpieczenie socjalne, trochę wynikające z tego pierwszego, że musisz sobie sam to zabezpieczenie głównie jak gdyby załatwić. To jest bardzo silny nacisk na rywalizację i konkurencję. Łącznie z tym, że tak jak mówi główny bohater Wall Street Olivera Stone'a filmu Gecko, czyli ten finansista Gecko, chciwość jest dobra. Pamiętaj, temu młodemu człowiekowi wpaja, że chciwość nie jest czymś złym. Chciwość jest bardzo ważnym motorem i proszę Państwa, duża część Ameryki to uznaje. Chciwość jest dobra.
Kolejna cecha bardzo ważna. No, znane pojęcie melting pot, taki tygiel, w którym się różne narodowości mieszają. I co ma z tego wyniknąć? Naród amerykański. Zupełnie nowa jakość. Ten naród amerykański się ukształtował. To jest także akceptacja dla dużego zróżnicowania dochodów i taki wręcz kult bogacenia się. Bogacenie się jest czymś dobrym, jest czymś takim godnym pokazywania, zazdrości i tak dalej. No przypominam słynne seriale Dynastia czy Dallas i to zafascynowanie tym bogactwem, które z tych filmów, z tych seriali wynika. Następna cecha niezwykle też ważna, charakterystyczna dla tego modelu, to jest bardzo wysoka mobilność zawodowa, społeczna i przestrzenna. Amerykanin ma wpojone od małego, że prawdopodobnie zmienisz parę razy zawód w ciągu swojego życia, zmienisz parę razy miejsce zamieszkania, ale również dlatego zmienisz, że będziesz dążył do tego, żeby osiągnąć, zrobić karierę, żeby mieć większe pieniądze, żeby w tej drabinie społecznej osiągnąć marzenie, przejść od pucybuta do milionera. To jest część tego wielkiego marzenia. No i także to, co się podkreśla coraz silniej, to jest taki naprawdę bardzo, bardzo ostro zarysowany konsumpcjonizm. Konsumpcja jest czymś ważnym, pochłaniającym uwagę, absorbującym no, różne takie aspekty i różne dążenia ludzi. To jest, proszę Państwa, już od wielu dziesięcioleci konsumpcja na kredyt. To jest kraj niezwykle zadłużony, o czym warto pamiętać. Mało tego, to jest konsumpcja, to jest taki model konsumpcji, który jest w dużym stopniu na koszt też reszty świata. Między innymi dzięki szczególnej pozycji dolara amerykańskiego, tego, że to przyciąga olbrzymie kapitały i tak dalej. Ten konsumpcjonizm może się utrzymywać przez wiele dziesiątek lat na poziomie przekraczającym realne możliwości wytwórcze jak gdyby z samych Stanów Zjednoczonych. I to jest coś, co jest chyba trzonem tego amerykańskiego modelu. I spójrzmy na europejski, chyba że chcesz w tym... Na europejski. Proszę Państwa, też oczywiście bardzo ważna rola jednostki, indywidualizmu, ale uzupełniona o wspólnotowość. No proszę zauważyć, jak wspólnotowość jest odmieniana na różne przypadki, w różnym kontekście w Unii Europejskiej. Wspólnoty europejskie, ale nie tylko, wspólnotowe polityki, działania. To jest niezwykle ważna rzecz. To jest, proszę Państwa, także inne podejście do wolności. To jest to bardziej pozytywna koncepcja wolności. Nie wolności od, ale bardziej wolności do. To jest także akceptacja dla zróżnicowania kulturowego, narodowościowego i każdego innego. Proszę pamiętać, że głównym hasłem Unii Europejskiej jest zjednoczeni w różnorodności. Czyli pielęgnujemy różnorodność, mało tego. Unia przeznacza dużo pieniędzy na podtrzymywanie tej różnorodności, języków, tradycji, sposobów wytwarzania, zawodów i tak dalej. Podczas gdy Amerykanie dążyli do tego, żeby to wszystko pomieszać w tym tyglu i żeby z tego zrobić społeczeństwo amerykańskie, naród amerykański i tak dalej. Taki, który się czuje właśnie nie różny od tam, tylko jesteśmy taką wspólnotą w tym tyglu właśnie. Kolejna rzecz, czego nie ma w Ameryce tak silnie jak w Unii Europejskiej, to jest zresztą zrozumiałe, to jest silne kulturowe zakorzenienie i wielokulturowość, ale także traktowane jako wartość i przedmiot wsparcia. Kolejna rzecz różniąca i bardzo ważna, to jest egalitaryzm. Unia Europejska poświęca tej sprawie, to jest egalitaryzm w różnych wymiarach, politycznym, społecznym, ale w dużym stopniu także ekonomicznym na szczególny sposób. Mianowicie Europa poświęca bardzo dużo uwagi na ograniczenie wykluczenia. To inclusion jest czymś, jest wartością, hasłem
i celem wielu polityk. Gdyby zadać pytanie, jaka jest najważniejsza polityka wspólnotowa Unii Europejskiej, to jest polityka spójności. Żeby społeczeństwo europejskie było w miarę spójne. Społeczeństwo, które się bardzo różni w sensie dochodowym, gdzie są przepastne różnice, gdzie w ogóle odjeżdżające światy, nie będzie spójnym społeczeństwem. I to jest bardzo ważna rzecz. To jest, proszę Państwa, hasło bliskie nam, ale Unia Europejska to naprawdę realizuje. To jest solidarność. Proszę zauważyć, że ta solidarność ma przełożenie na bardzo różne aspekty modelu europejskiego. To jest solidarność na przykład w finansowaniu pewnych wydatków po to, żeby Polska mogła doganiać bogatszą część Europy. Dzięki tej solidarności dostajemy znacznie, znacznie więcej niż wkładamy do Unii. Ktoś nam te pieniądze jak gdyby zgodził się dać na zasadzie solidarności właśnie. Dlaczego bogate kraje, dobrze rozwijające się Unii, zgodziły się pomóc Grecji, Hiszpanii, Portugalii? No właśnie w imię wspólnoty i solidarności i w imię spójności także. Także bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, kiedyś niezwykle ważną rolę dla Stanów Zjednoczonych, dla tworzenia modelu takiego amerykańskiego marzenia było poszerzanie jak gdyby granic Ameryki. Ci, którzy znają historię Ameryki, wiedzą jaką rolę w kulturze, w polityce, w tradycjach, to widać w filmach oczywiście kowbojskich, odgrywała kategoria frontiers, granic, przesuwania jak to, no to pójście na zachód, poszerzanie granic Stanów Zjednoczonych na zachód. Teraz Stany Zjednoczone już się nie poszerzają. Od dawna to są już zamknięte granice, a Europa jest cały czas otwarta. Europa się, mówię tu o Unii Europejskiej oczywiście, się poszerza. Nie wiemy, jaka będzie Unia Europejska, jak wejdzie do niej na przykład Ukraina. Oczywiście trudno sobie nawet wyobrazić, jaka będzie Unia Europejska, jak wejdzie Turcja na przykład, która od lat 60. puka do Unii Europejskiej. Proszę Państwa, w roku 52 Jean Monnet, który jest uważany za jednego z ojców wspólnoty europejskiej, powiedział takie znamienne zdanie. Europa nigdy nie istniała. Europę trzeba stworzyć. O co mu chodziło? O to, że Europa wieki temu to tak nie wiadomo, co to było. To się bardzo zmieniało. Tu były wpływy różnych orientacji i wschodu, południa. I ta Europa jest w procesie tworzenia właśnie. To jest to, co widzimy. Jesteśmy w szczęśliwym okresie, kiedy obserwujemy, jak to zdanie Moneta się bardzo w dużym stopniu sprawdza. Także jedną z takich konkluzji, to chciałbym, żeby to był następny punkt, czy czas Ameryki mija i czy w związku z tym tu Europa jest w stanie zaproponować coś atrakcyjnego? No tak, to wystarczyłoby powiedzieć, że są te takie dwa modele i przejść dalej, ale ja myślę, że niekoniecznie, dlatego że po pierwsze, z tego co powiedziałeś, rysuje się taki obraz, że z jednej strony mamy amerykańskie marzenie i ono jest w zasadzie indywidualistyczne, wymieniłeś te elementy, oraz to marzenie europejskie, które wygląda na bardzo kolektywne albo kolektywistyczne. To jest jedna z takich różnic ogólnych, którą bym zauważył. Ale pytanie jest też o te początki, o kontynuację, o jakiś dryf, czy w ogóle zmiany. My o tych zmianach coś będziemy chcieli przecież powiedzieć. Czy ten obraz jest statyczny, czy rzeczywiście się zmienia? No, z jednej strony widzimy, że ten American Dream i pewien model został stworzony, w jakiejś mierze konstytucja amerykańska go zamyka. Rozumiemy, że kształtował on się potem przez jakiś czas, co najmniej 50, a może i 100 lat, ale jednak ten fundament, jak został położony, to z grubsza on taki jest do tej pory. Mimo wszystkich amendments, Konstytucja Stanów Zjednoczonych to jest taka mała
mała bardzo broszurka i nie rośnie. W odróżnieniu od dużych broszurek Unii Europejskiej, jak wiadomo, które rosną w zastraszającym tempie i objętość tych aktów prawnych jest no, po prostu nieprawdopodobnie duża. Więc ja bym powiedział, w Stanach mamy do czynienia z czym, że stało się, zbudowano, ten fundament jest bardzo trwały, ten dom, który na nim stoi, ulega pewnym zmianom, a to się tam okna zmienia, a to jest trochę nowy dach, a to może coś się przywoduje do niego, ale w zasadzie ten budynek stoi tak, jak stał. Podczas kiedy w Unii Europejskiej, ale w ogóle w Europie, raczej w dalszym ciągu tego budynku tak do końca nie widać. I ten budynek wielki nam się poza tym jawi i to jest właśnie takie marzenie wolności pozytywnej, że chcemy coraz więcej zbudować, coraz więcej pokojów w tym domu europejskim, coraz bardziej wygodnych i to właściwie jak będzie urządzona ta Unia jest częścią tego modelu, podczas kiedy w Stanach tylko pewien zarys, pewien fundament, ten framework był zbudowany, a co się wewnątrz dzieje, to jest właśnie sprawa, bym powiedział, zostawiona obywatelom i czasowi do zmiany. Więc ja bym widział takie też różnice, że my budujemy rzecz taką skończoną i ta wizja jest dosyć dokładna, a oni jednak zbudowali pewien szkielet i ten szkielet się sam wypełnia. Nie wiem, jak długo ten szkielet będzie stał i utrzyma oczywiście to, co się w tych Stanach dzieje, ale ja myślę, że tak źle to nie wygląda. Teraz chciałem uczynić kilka uwag do tego, co Jurek powiedział w poszczególnych, że tak powiem, punktach czy elementach tego modelu marzenia jednego i drugiego. I zacznę od tego indywidualizmu amerykańskiego. Tak, to jest prawda, jest, ale też trzeba powiedzieć, że jakkolwiek Amerykanie sami od siebie wymagają pewnej inicjatywy i odpowiedzialności za to, ale to nie znaczy, prawdę mówiąc, że nie ma pewnej idei solidarności, pomocy innym na szeroką skalę. Tyle, że to jest system private charity. Ale po to, żeby private charity dobrze działało, do tego też jest potrzebna pewna wizja państwa oraz takie działanie państwa, które pobudza to charity. Jeden z naszych, nasz wspólny kolega, były student, odniósł wielki sukces w Stanach Zjednoczonych, jest finansistą, milionerem, ma jachty i kilka jeszcze innych rzeczy, pracuje od 5 rano do 22 zwykle na ten swój sukces do tej pory. Nie jest łatwo, jak się już raz osiągnie sukces i z tego się utrzymać. I on mówi, wiesz, no ja tak po roku oddaję swoje komputery ze swojej firmy dla jakichś tam szkół i tak dalej. I mówi, mnie się to opłaca. Znaczy, można powiedzieć, to znaczy, że co, jego działania charytatywne polegają na tym, że mu się to opłaca? Tak. System jest tak zrobiony, mówię o systemie podatkowym, że oczywiście zachęca go z jednej strony do tego, żeby to robił, i on realizuje z jednej strony swój pewien interes, a z drugiej strony pewną funkcję społeczną, a te szkoły dostają stosunkowo nowe, roczne komputery, a nie jakieś tam graty po 5 czy 10 latach, które nic by były nie warte. Innymi słowy, myślę, że właśnie system, jesteśmy ekonomistami, więc mówmy też o tych rzeczach. System regulacji państwowych, system instytucji w ogóle, prawnych, pobudza charity. To prywatne dawanie. I ono jest szalenie istotne w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tylko oczywiście dla nas, dla naukowców, jest ono na przykład o tyle ważne, że bardzo wiele projektów naukowych, projektów współpracy międzynarodowej jest właśnie finansowanych przez takie jednak prywatne fundacje. Podczas gdy w Europie, jakkolwiek one działają, ja na przykład korzystam z niemieckich fundacji, które czasem finansują moje wyjazdy naukowe, no ale to są fundacje partyjne, które z kolei dostają pieniądze budżetowe, czyli ten model jest inny u nas. Czyli my chwalimy się tym, że jesteśmy właśnie solidarni, mamy empatię, a Amerykanie są tak straszni, mówią, nie mamy empatii, ale za to mamy ten system, który zachęca brutalny i być może nieelegancki sposób do tego, aby ludzie dawali innym i to działa. Więc bym tak nie dyskredytował, bym powiedział tego, tej pomocy jednych drugim w Stanach Zjednoczonych.
I nie chcę tu poruszać też tematu, jak to w małych miejscowościach się odbywa, bo widzimy często takie obrazki po różnego rodzaju katastrofach, głównie przyrodniczych, kiedy widać, że to, co nazywamy community, ten zespół ludzi mieszkających razem, jest w Stanach bardzo mocny. I wydaje mi się czasem, że może nawet dużo mocniejszy. A to prowadzi mnie znowuż do tej religijności, o której Jurek powiedział, która jest rzeczywiście ważna, jest trochę inna w Stanach. Ona tak na oko, jak spojrzeć, to ona jest taka bardziej dosłowna i bezpośrednia. Ich wiara, mówimy o pewnej średniej oczywiście, ich wiara jest taka bardzo intensywna, namacalna. Badania na przykład mówią, ile osób wierzy w takiego diabła prawdziwego z rogami i z ogonem. To jest dosyć dużo, trzeba powiedzieć. Są nawet ekonomiczne badania na ten temat. Jaki jest związek takiej dosłownej religijności, w sensie litery Biblii bym powiedział, a sukcesem ekonomicznym. No ta korelacja jest dość silna i dodatnia, nawiasem mówiąc, z jednym wyjątkiem. Chodzenie do kościoła, do kościołów oczywiście, do miejsc kultu, ujemnie koreluje ze wzrostem gospodarczym, a to dlatego, że to jest koszt. No więc oczywiście jest koszt pewien z religijności i to zabiera czas, siłą rzeczy. Wtedy się nie produkuje i produkt krajowy nie rośnie. Ale generalnie te postawy religijne dość dobrze korelują właśnie z sukcesem i tym indywidualizmem i sukcesem indywidualnym mieszkańców Stanów. Oczywiście ta mapa religijności zmienia się. Katolicyzm ma coraz większe wpływy, wiadomo, to jest hiszpańskojęzyczna, hiszpańskokulturowa imigracja. To zmienia trochę mapę tej religijności. Jeszcze jeden przykład, który przychodzi mi do głowy, otóż to dobrze ilustruje moim zdaniem stosunek do religii w bardzo wielu częściach Stanów i nie chcę tutaj mówić o tym Bible Belt. Moja córka pojechała kiedyś na rok do Stanów Zjednoczonych, tam dosyć dobrze nauczyła się języka, a potem pojechała jeszcze raz sprzedawać książki. Taki program Work and Travel. I ona chodziła od domu do domu, mając za zadanie sprzedać rodzicom dla ich dzieci taką książkę, bym powiedział, trochę szkolną, trochę popularno-naukową, taki olbrzymi tom, w którym było trochę chemii, trochę fizyki, trochę astronomii, trochę przyrody, trochę czegoś. Cudownie wydana książka. To Cengage robi, rzeczywiście to są na najwyższym poziomie edytorskim i również, bym powiedział, merytorycznym książki. I ona była właśnie takim człowiekiem, który chodził i sprzedawał. To się odbywało w stanie Washington na północy, a także w Ohio. No, prawie w połowie przypadków pierwsze pytanie tych rodziców na temat książki było: Is Jesus in it? Czy w tym jest Jezus? Bo to była dla nich pierwsza podstawowa sprawa. Czy to dalej szło, prawda, czy jest ewolucjonizm, czy nie. Tam akurat była i jedna, i druga wersja. No to nie za bardzo się wszystkim podobało, ale książkę trzeba sprzedać jakoś, więc oczywiście ci wydawcy rozumieli, że bez tego w ogóle nie mają żadnych szans na sukces. Więc był i kreacjonizm, i ewolucjonizm, i tam trzeba było jakoś inteligentnie wybrać między tymi dwoma postawami. Książka tego nie decydowała za czytelnika. Tym niemniej dla tych rodziców bardzo wielu to był koniec dyskusji, jeśli się okazywało, że Jezus nie jest w tej książce, mówiąc obrazowo i skrótowo. Czyli jak mówię, oni są dosyć w dużej mierze, bym powiedział, ludźmi nie tylko religijnymi, ale właśnie dość dosłownie traktującymi i poważnie, byśmy powiedzieli, te sprawy. Że jak książka, no to ona musi odpowiadać temu ich nastawieniu religijnemu. Nawiasem mówiąc, jak tak mówię o tych sprawach i o tych lokalności, no tego Jurek nie powiedział, ale wiemy wszyscy i chcemy chyba to podkreślić, że bardzo często my, Polacy, my, Europejczycy i w ogóle obcokrajowcy, widzą i patrzą i widzą Stany Zjednoczone przez pryzmat Nowego Jorku albo w ogóle innych kilku miast. Nie chcę powiedzieć, że my to przez pryzmat Jackowa w Chicago i Brooklynu. I to nie Brooklyn Heights, tylko raczej
Brooklyn Laws, byśmy powiedzieli. To jest prawda. Czyli z jednej strony my mamy ogląd ten imigracyjny, ale z drugiej strony bardzo często myślimy, że Nowy Jork to są Stany Zjednoczone. Kiedy studiowałem w Stanach, bardzo szybko powiedziano mi, słuchaj, Nowy Jork to nie są Stany Zjednoczone. Jak chcesz je poznać, to musisz trochę pojeździć. I może ci moi znajomi mówią, mamy rodziców, to i ludzie, pojeździć, popatrzysz, jak to jest. No, kupuje się bilet Greyhounda i przez 3 tygodnie się jeździ, prawda? Śpiąc w tym bardzo miłym autobusie, jak się nie ma za dużo pieniędzy. I wtedy można zobaczyć, jak rzeczywiście to wygląda w Alabamie, gdzie jeśli przysiądziesz się do czarnego człowieka w kafeterii, to on był oczarowany tym. To były 80. lata. Widać, nieczęsto ktoś biały się do niego przesiadał w tej kafeterii. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mnożyć tych głupkowatych przykładów oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że bardzo wiele z tej starej Ameryki właśnie przetrwało nie w Nowym Jorku, rzecz jasna, tylko właśnie w tych małych miejscowościach. Jak się pojeździ, popatrzy, to wtedy widzi się tą taką ortodoksyjną Amerykę, bym powiedział. A jak się policzy właśnie to średnie potem i efekt końcowy, to ta stara ortodoksyjna Ameryka bardzo dużo waży na obrazie, ale on jest ukryty. On nie pokazuje się tak często w telewizji, nie pokazuje się w prasie i jeszcze gdzie indziej. Więc ostatnia rzecz, którą powiem, to może o tej wolności gospodarczej jeszcze, bo może do tego wrócimy, ale Jurek powiedział, że to jest kraj wolności gospodarczej. Jest pewna obawa, czy to jest dalej prawdą. Otóż ja mierzę, jak powiedziałem, tę wolność, tej wolności gospodarczej dalej w Stanach jest dosyć dużo. Kilka lat temu ona była na 5., 6. miejscu na świecie i 3 lata temu zaczął się slajd dół, spadła na 19. miejsce, w tym roku ząbek poszła w górę na 18., ale to już nie jest to, co było. Innymi słowy, wzrost rządu na skutek oczywiście reakcji na kryzys finansowy w pewien mechanistyczny sposób, czy mechaniczny, przesunął Stany Zjednoczone o te prawie 15 miejsc w dół. Także ja bym powiedział, ten model się zmienia. Ja nie wiem, czy to jest trwała zmiana, sądzę, że chyba nie, ale jednak w takim modelu, jak widzimy, następują też krótkookresowe wahania. I na to musimy też zwrócić uwagę, ale my chcemy oddzielić właściwie to, co jest takim przypadkowym, trochę wypadkiem przy pracy krótkookresowym, prawda, od tego, co jest długookresowym fundamentem tego modelu. To na razie tyle. Proszę Państwa, musimy tak powolutku zbliżać się do końca naszego wstępu, a potem mamy sporo czasu na dyskusję i jeszcze będzie okazja, żeby o paru rzeczach powiedzieć. Ale dzięki inicjatywie Festiwalu Nauki mogliśmy zaproponować jedno, dwa pytania do ogólnopolskich badań na takiej próbie około 1000 respondentów prowadzonych przez doświadczoną firmę Millward Brown. I te badania zostały zrealizowane i chciałem Państwu przytoczyć parę, to są tylko odpowiedzi na dwa pytania, wydawały nam się bardzo ważne. Po pierwsze, pierwsze pytanie brzmiało tak, gdyby miała Pani albo Pan możliwość wyboru dobrego miejsca pracy, swobodnie, w dowolnym kraju, w rejonie świata i tak dalej, to wybrałby Pan właśnie. I tu były różne opcje. Kraj poza Polską, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, czyli gdzieś Chiny, Australia i tak dalej. Tylko 8% powiedziałoby, że wybrałoby tę część świata. 53% opowiedziało się za Polską. Jakby miało absolutną swobodę wyboru, wybrałoby Polskę jako miejsce pracy. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to może być zaskoczenie, wybrało tylko 9%. Czyli to nie jest tak, jakby otworzyć granicę i znieść wizy, to Polacy by pojechali pracować głównie w Stanach. Nie, 9%. To zakładając, że jest pełna swoboda wyboru miejsca pracy, wybrało to. Znacznie więcej, bo aż 28%, prawie 30%, wybrało inne kraje Unii Europejskiej poza Polską. Czyli gdyby połączyć te dwa, Polska i inne kraje Unii, czyli w Unii,
to mamy ponad 80%. Czyli Polacy wybierają, widzą swoje szanse i możliwości w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. I drugie pytanie brzmiało następująco. Które z poniższych elementów funkcjonowania państwa jest według pani czy pana najlepiej realizowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a które w Unii Europejskiej? Chodziło o te cechy, na przykład wolność gospodarcza. No i zacznijmy. Gdzie jest wysoki poziom dochodów obywateli według naszych tutaj respondentów? Tak. Proszę państwa, prawie 31% powiedziało, że w Unii Europejskiej, a 27% w Stanach Zjednoczonych. Czyli Polacy postrzegają, że bogactwo, wysoki poziom dochodu jest częściej już w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Aktywna i opiekuńcza rola państwa, no tutaj też widzą przede wszystkim w Unii Europejskiej. Wolność gospodarcza jest, wskaźnik jest wyższy dla Stanów Zjednoczonych, 30%, a Unia Europejska 24%. Czyli postrzegają, że ta wolność gospodarcza jest ciut większa w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak i wolność obywatelska, swobody obywatelskie, 30% również. Natomiast bezpieczeństwo socjalne obywateli, co też jest chyba intuicyjnie wyczuwalne, jest wyższe w Unii Europejskiej, według opinii tychże respondentów. To były dwa pytania. Przytaczam państwu wyniki tych dwóch pytań. Natomiast jeszcze na zasadzie jakiego uzupełnienia. Stany Zjednoczone są niezwykle wysoko rozwiniętym krajem. Pod względem wskaźników rozwoju społecznego, czyli takich HDI, Human Development Index, są na trzecim miejscu na świecie. Po Norwegii. Norwegia od lat tutaj w tych rankingach króluje i Australii. Ale w 20 jest mnóstwo krajów europejskich. Holandia, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Dania, Belgia, Austria, Francja. Polska jest na 39 pozycji. Polska awansuje od pewnego czasu w tych rankingach. Ale gdyby wziąć bardziej złożony wskaźnik, między innymi taka brytyjska fundacja Legatum od lat oblicza tak zwany Prosperity Index, czyli taki wskaźnik dobrobytu, gdzie bierze pod uwagę zarówno pewne elementy gospodarcze, przedsiębiorczość, rządzenie, edukację, zdrowie i tak dalej, bezpieczeństwo publiczne, wolność osobistą, kapitał społeczny. To Stany Zjednoczone lądują już na 10 miejscu. Przypominam, tam były na 3. Na czele są kraje europejskie, takie jak Norwegia czy Dania, ale również wysoko jest Szwecja, Finlandia czy Holandia. Polska jest tutaj na 28 miejscu. Między innymi dlatego, że my mamy niezłe wskaźniki edukacyjne. Nie mamy jeszcze PKB takiego jak tamte kraje, ale mamy za to i mamy na przykład, o dziwo, nie tak najgorszy wskaźnik kapitału społecznego w tym badaniu. No, tak dla porównania, Włochy się znalazły dwa miejsca za Polską w tym, czyli poziom dobrobytu w Polsce jest oceniany wyżej niż we Włoszech według tych wskaźników. No, to pokazuje na ruchy, nie powiem tektoniczne, ale bardzo ważne ruchy w tym zakresie. I jeszcze może na koniec z tych wskaźników. Ja już mówiłem o tym, że Europa jest znacznie bardziej empatyczna. To znaczy, zarówno to dotyczy pochylenie się nad potrzebami współobywateli, ale również innych krajów. Proszę zauważyć, że jak pojawił się problem protokołu z Kioto, podpisania pewnej konwencji o ograniczeniu gazów cieplarnianych, to Stany powiedziały, że ich to nie bardzo interesuje, ponieważ to będzie miało złe skutki dla ich gospodarki. Dla ich gospodarki. I się zdystansowały. Pomoc zagraniczna relatywnie jest kilkakrotnie większa z Europy niż ze Stanów. Ja nie mówię o pomocy militarnej, o tej pomocy humanitarnej. Tu jest Europa znacznie bardziej nastawiona na to. Problem imigrantów, proszę państwa, Europa znacznie więcej wchłania uchodźców niż Stany Zjednoczone.
Czyli w gruncie rzeczy to jest taki kraj, jak mówię, no, bardziej empatyczny, tak bym to określił. I proszę Państwa, ponieważ zaraz się zaczną pytania i dyskusje, na koniec chciałem przytoczyć dwie rzeczy. Jest pytanie o to, jaki rejon świata będzie w najbliższych dekadach wyznaczał pewne wzorce rozwoju i będzie takim punktem odniesienia, tak jak American Dream było przez dziesięciolecia. Niektórzy mówią, o, to co się dzieje w Chinach, to tu będą się kształtowały wzorce, będą naśladować to, co oni robią i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mówią, może w Rosji się coś zmieni, tak, że to będzie też ciekawy, wzorotwórczy region i tak dalej. Inni mówią, a może Brazylia, niektórzy upatrują także w Afryce takich szans. Ja się zgadzam z tymi badaczami, którzy mówią, że nic takiego nie nastąpi. Niedawno to nawet prasa relacjonowała, pojawiła się książka znanego ekonomisty Phelpsa, który trochę pokazywał te przesunięcia i szanse różnych krajów. Także pojawiła się książka Andrzeja Lubowskiego na temat między innymi tego modelu amerykańskiego. I proszę Państwa, ja uważam, że przez najbliższe dziesięciolecia tym obszarem wzorotwórczym będzie Unia Europejska i Stany Zjednoczone, a nie Brazylia, a nie Chiny, a nie... Tu się będą kształtowały te najważniejsze rzeczy. Chiny naśladują przede wszystkim i będą naśladować jeszcze bardzo długo inne wzorce. Oczywiście tam się dzieje mnóstwo różnych rzeczy. I wspominałem, że taką o tej ważnej książce o europejskim marzeniu Jeremy Rifkina. I on kończy tę książkę następującym zdaniem, bardzo ciekawym. Pisze tak, Amerykanie mawiają, że za amerykańskie marzenie warto jest umrzeć. No bo to jest ich duma, to jest to osiągnięcie. Dla nowego europejskiego marzenia warto jest żyć.